Dzisiaj chciałbym Państwa zabrać na Górę Krukowską. Trzecie pod względem wysokości wzniesienie wzgórz Imbramowickich, 239 metrów nad poziomem morza. Miejsce, które ma bardzo bogatą historię. Góra Krukowska, dawna niemiecka nazwa Rabenberg. Jeszcze w XIX wieku była nazywana przez miejscowych tutaj okolicznych mieszkańców Górą Winną. Wszystko za sprawą braci zakonnych cysterców z Krzyszowa, którzy byli właścicielami tego terenu od końca wieku XIV, dokładnie od roku 1381 aż po rok 1810. I to najprawdopodobniej właśnie oni na południowym, nasłonecznionym stoku Góry Krukowskiej założyli winnicę. Wiemy, że w roku 1822 właścicielka Krukowa i Zastróża Eliza Hasenclever założyła tutaj tak zwany letni dom. Budynek widokowy, który w roku 1850 przez kolejnego właściciela Krukowa, Wilhelma Olesnera, został przebudowany i do tego budynku został dodany widokowy taras. Przy pięknej pogodzie, jak mówią tutaj opowieści i dawne relacje, był wspaniały widok na okolice Dzierżoniowa, Wrocławia, Srebrnej Góry. Tą drogą tutaj, Aleją Kasztanową, właśnie można udać się do ruin tego, co zostało z tej widokowej wieży. Znajduje się właśnie przy pozostałości wspomnianej wieży widokowej, usypisko ziemi, gruzów. Sama wieża nieznacznie ucierpiała w czasie działań II wojny światowej, ale została wysadzona po roku 1945 przez saperów, polskich saperów z 25. Batalionu Saperskiego z Nysy. Jak relacjonował żołnierz prowadzący tutaj rozminowanie, pan Józef Skrzyński z Poznania, obszar dojścia do Góry Krukowskiej były zaminowane wszelkimi rodzajami min. Min przeciwpiechotnych, przeciwpancernych. Po tym jak saperzy doszli do tego miejsca, do tej wieży widokowej, wysadzili ją w cudzysłowie w powietrze. Według różnych opowieści, miejscowych legend, na Górze Krukowskiej czy pod Górą Krukowską miały znajdować się podziemne magazyny czy też podziemna fabryka. Jak było w rzeczywistości, tego nie wiadomo. Czy ta wieża kryła zejścia w głąb do tego wzniesienia, tego niestety Państwu na chwilę obecną nie powiem. Wedle zachowanej dokumentacji, zarówno przechowywanej w archiwum moskiewskim, jak też z dokumentów niemieckich, wiadomo, że w roku 1945 Góra Krukowska była miejscem, w którym broniły się oddziały niemieckie. Wiemy, że stacjonowały tutaj pododdziały 19. Dywizji Pancernej, 88. Ciężkiego Batalionu Niszczycieli Czołgów, pododdziały 359. Dywizji Piechoty oraz artyleria. Pozostałością po tamtym okresie jest liczny kompleks umocnień polowych, okopów, stanowisk ogniowych i ziemianek. Wedle raportu numer 32 z 15 lutego 1945 roku wiemy, że część oddziałów niemieckich została ewakuowana z sąsiedniej Góry Pyszczyńskiej właśnie na Górę Krukowską. Tutaj posadowili mocny punkt obronny. Jednostki, jak wspomniałem, artyleryjskie, które ostrzeliwały pobliską okolicę, niszczyły radzieckie czołgi T-34 oraz samobieżne działa Su-85 i Su-100. Wedle tego samego raportu, który był dopisany 10 maja 1945 roku, do tego czasu to wzgórze, te umocnienia polowe pozostawały w rękach żołnierzy niemieckich. Po tym jak zajęto ten fragment Góry Krukowskiej, naliczono zaledwie 6 martwych żołnierzy niemieckich.
wedle dawnych map, mapy tak zwanej Johanna Wolfganga Wielanda z roku 1736 oraz późniejszych map topograficznych rok 1937 i 1942, na szczycie Góry Krukowskiej znajdował się najprawdopodobniej święty obraz bądź kapliczka. Być może tą kapliczkę założyli jeszcze bracia zakonni cystersi. Wiemy, że obok tejże kapliczki bądź obrazu znajdowało się też pomnikowe drzewo. Obecnie nie ma śladu zarówno po jednym, jak i drugim. Po mojej prawej stronie dawny kamieniołom, łom skalny. Jak wiemy z dokumentacji, w tym miejscu pod tą skałą zlokalizowany był niemiecki sztab w czasie II wojny światowej w 1945 roku. Jeszcze jedna ciekawostka związana z Górą Krukowską. Otóż na przełomie lat 60. i 70. XX wieku na poddaszu transformatora wysokiego napięcia w Olszanach został odnaleziony szereg ukrytych niemieckich map. Jedna z nich przedstawiała zarys projektowanego w latach 30. zbiornika retencyjnego na Byszczycy, dzisiejszego zbiornika Mietkowskiego. Jak było oznaczone na samym planie, od projektowanej zapory miał przebiegać przewód ziemny o napięciu 49 kW, który biegł mniej więcej gdzieś przez Górę Krukowską i urywał się tuż za nią. Trudno powiedzieć, w jakim celu taki projekt został sporządzony, co miało być zasilane. Być może właśnie miało to związek z tym, co tutaj w czasie II wojny światowej było realizowane. Być może, o czym wcześniej wspomniałem, jakiś magazyn uzbrojenia, a może i nawet jakaś fabryka, o której jeszcze nic nie wiemy. W roku 1875 Kruków dostąpił nie lada zaszczytu. Miejscowość odwiedził sam cesarz Niemiec Wilhelm I Hohenzollern. Miało to związek z manewrami armii pruskiej, które były realizowane nieopodal miejscowości Bolesławice Świdnickie i Stary Jaworów. Znajduje się w miejscu, w którym niegdyś stał pomnik upamiętniający właśnie wizytę cesarza Niemiec. W tym miejscu, jak głosi napis na przewróconym pomniku, cesarz wysiadł z bryczki, przesiadł się na konia i dalej konno udał się na plac manewrów. Jak wspomniałem, manewry Armii Pruskiej, 6 Korpus Armijny. Zaproszonym gościem na te manewry był książę austriacki Albrecht Habsburg. Pomnik został ustawiony wedle opisu w roku 1910 z inicjatywy Eugena von Kulmica. Podczas tych manewrów ówczesnego porucznika Dragonów, który właśnie witał cesarza Wilhelma I. Jak wspomniałem, opis mówi o tym, że blok granitowy pochodził z kamieniołomów Kulmica. Natomiast przy samym pomniku były posadzone 3 duże dęby, z których jeden został jako najsłabszy wycięty w grudniu 1910 roku. Do dnia dzisiejszego pomnik przetrwał w takiej oto postaci. Został przewrócony po roku 1945. Miejsce na pewno interesujące i godne odwiedzenia.